Cześć. Patrzcie, byłem u Martina. Zauważyłem, że tu węgiel jest. Piła do drewna. Znajdziemy więcej węgla. No jeden zawsze. Zawsze to jeden. Młotek. Aha, czyli tu mogłem fanty zdobyć. Jakieś. Może poszukajmy dalej, to może coś będzie jeszcze. Złodziejaszek z nas. Tu nic nie ma. No i w sumie wątpię, żeby coś tu było. Przejdziemy tutaj jeszcze. Już byłem tutaj raz. Oczywiście byli tu rybacy. To wiemy. I dobra. Zobaczmy. Kurwa. Wiecie co? W sumie może jak już tu jestem, to popłynęlibyśmy tam do skipa i tam sobie odhaczyli. Tylko czy ja muszę z nim walczyć, z tym skipem? Kurde, nie pamiętam. Dobra, do tego nie zapisuję gry. Wow. Wow. Nie da się przepłynąć, tak? Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Czyli to spala wytrzymałość naszą. Ciekawe. Ej, a ciekawe, czy mogę w ogóle przepłynąć do niego, a jakbym był... Masakra. Nie da się pływać w tej grze teraz. Конечно, я знаю. Nieźle. Ile ja tych węgli muszę zdobyć ogólnie? Pięciu. Pięć węgli. No, nie wierzę, że zdobycie węgla jest tutaj tak trudne. No, każdy na pewno ma w domu jakiś piecyk czy coś takiego, którym pali. Po prostu nie wierzę. A próbujemy właśnie stąd przepłynąć. Czy ja bym musiał po lądzie zasuwać w ogóle? Naprawdę? Aż tak to wygląda? Czyli co, ja nie potrafię przypłynąć jakby? Ej, zaintrygował mnie ten temat. Wiecie, ja nie miałem nic dodawane jakby. Zapierdalamy. Ale już gdy byłem przy tym... Naprawdę? Pierdziele. Nie da się pływać. No kurwa, macie, nie da się pływać. Zastanawiam się, czy da się tak zrobić. No tak, jakbym cały dzień tak stał, to może i miałoby to sens.
Nie wierzę, to nie ma zupełnie sensu. Znaczy ma sens, ale ja nie ładowałem wytrzymałość. Tragedia. Naprawdę tragedia. Chyba czas dodać coś wytrzymałość, mi się wydaje. Bo daleko nie zajadę inaczej. Pójdziemy do Wolfgara tutaj. Doładujemy się. A następnie wrócimy tutaj i to przepłyniemy. Bo... No już postawiłem sobie za punkt honoru, że ja tam przepłynę i tyle. Nie będę lądem zasuwał. Wulfgar, a ty łysy? Właściciel gospody? Co ciebie нужно? Теперь ты служишь в ополчении? Кто то? Сам до сих пор не могу в это поверить. Они просто пришли и забрали меня. Сказали, что для защиты города им нужны крепкие мужчины вроде меня. А я даже меч в руках держать не умею. Ну, ты же понимаешь, времена сейчас непростые. Ополчению необходима любая помощь. А вид у тебя, кстати, довольно бравый. Думаю, всякий разбойник, завидев тебя издалека, сразу сбежит куда подальше. Ты так считаешь? Да я просто в этом уверен. Ты сам-то взгляни на себя. Настоящий лихой рубака. Даже я тебя немного побаиваюсь. Ну да, наверное, ты прав. Иначе бы зачем они меня сюда притащили? Тогда хватит болтать. Я вроде как на посту. Конечно, конечно. Неси вахту, солдат. Dobra, podbijmy sobie. Bierzmy się do nauki. Wytrzymałość. Mieliśmy wcześniej 10, tak? Punktów. Nie wiem, kurwa, ile ja dodałem. Nie mam pojęcia. Biegnijmy, ile sił w nogach. Нашел что-нибудь? Nie, nic nowego. Dobra. Czy teraz po zdobyciu paru punktów umiejętności w pływanko będziemy w stanie przepłynąć triatlon? Wydaje mi się, że tak. Ej, dużo to dało, bo wcześniej to już tutaj byłem na zdechu. Statystycznie o ile to zwiększyło? Chyba dwa razy mi się wydaje. Dobra, teraz można przepłynąć triatlon. W porządku. Rogowa muszla. No i też w walce to mi się przyda. Tam niczego nie. 250 sztuk złota musiałem dać. Nie ma co. Fajnie, że takie krabigi są i tak dalej. Wiem, że to gówno stwory, ale... Niczego. Dodaję uroku. Niczego nie. Są jakieś muszle i tak dalej. A tam są gobliny. I ryby są wieszane. Stówka. Stówka za takiego stworka. Ryba. Rogowa muszla. Zębate ziele. Rdest polny. A tu coś jest?
Węgiel. I drugi węgiel. Mamy 5 węgli, super. Ej, kurwa, więcej węgla. Więcej węgla. Jeszcze więcej węgla, dobra. To dalej to już mi się przyda do jakichś, wiecie, run, których oczywiście nie będę robił. Bo nie będę robił. Raz do niczego więcej. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić. Ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korini z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. No tak. Dopiero teraz sobie przypomniałem. Naprawdę? Słyszałeś o mnie? Niech to diabli! Właśnie zastanawiałem się, czy nie pójść do miasta. Całe szczęście, że tego nie zrobiłem. Strażnicy od razu wtrąciliby mnie do lochu, bez dwóch zdań. Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Mhm. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta. I coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Kruk, nie kruk. Mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej, na wysokiej skale, wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Mhm. Ty выглядишь мрачнее тучи. Есть отчего, приятель. Что, какие-то проблемы? Просто все дело в моем оружии. А что с ним не так? Да ты сам взгляни. Разве этот ржавый кусок железа можно назвать оружием? Ну, средне. Да. Ну, рzeczywiście wygląda jak zrzewiały brand. Вот и я о том же.
Так уж случилось, что моя старая пиратская сабля не сдюжила во время последнего боя. Вот и пришлось вооружаться тем, что первое под руку попадется. Отыскал здесь вот эту ржавую железку. Откровенно говоря, даже не знаю, как с ней обращаться. Такое чувство, что при первом же выпаде она треснет, как мачта корабля. А почему бы тебе не найти другое оружие? Идея, конечно, хорошая. Вот только в город к торговцам мне не сунутся. А приличное оружие просто так на дороге не валяется. Тем более пиратские сабли. Да, это действительно проблема. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Jasne. Mam węgla. Mogę okraść tą... Dobra, tam rogowe muszle. Pytanie, czy teraz dam radę przepłynąć w odwrotnym kierunku. Mam nadzieję, że starczy mi sił, aby dopłynąć. No raczej powinno. Ale chyba jeszcze w grze wytrzymałość będzie trzeba podbić później, coś mi się wydaje. W ogóle powinienem inwestować w jakieś retoryki, kowalstwa. Nawet to właśnie alchemia dużo nie wymagała od nas. Bo tu jest jakiś człowiek w ogóle. Patrzcie, już prawie dopływam. Czyli jakbym dodał mniej, to bym nie dał rady. Rybak. Przepłynąłem tu. Idziemy do Karla i powiemy mu, co nam się udało znaleźć, czyli te węgle właśnie. Ktoś musi pracować. Mhm. I potem zostanie jeszcze Edda i atrament dla tego Grahama. Może ten, o tutaj, ten szalony ziomek będzie miał. Я принес уголь. Отлично. Давай его сюда. Мои запасы почти на исходе. Конечно, вот он. А что насчет твоего одобрения? Можешь не переживать. Как мы и договаривались. Если вдруг кто-нибудь спросит меня о тебе, то узнает только самое хорошее. Добро. Не бенджи. I tak, Ignas. Pokaż. Co ja miałem znaleźć? Pełnia many, mikstura szybkości, esencja many, pełnia życia. Miałem atrament znaleźć. Nie ma. Może spróbuję na targowisku. Przy okazji tego Baltrama będzie można zapytać. Skąd ja wezmę piracką szablę w ogóle? Ruga. Grawo. Podejdź minutko. Brawo, panie Grawo. Dobra, teraz tu w tawernie siedzą wszyscy. Dobra, powoli nam idzie jakieś zadania robić. Może niedługo będę w ogóle mógł rozmawiać z mistrzami. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. A pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów.
czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuję najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Mhm. Mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Dobra. Ogólnie dużo się dowiedzieliśmy o tych zaginionych mieszkańcach. Watras powinien nas nagrodzić raczej tym, jak to się nazywa. Czym powinien nas nagrodzić? Doświadczeniem. A ono by mogło nam się w sumie przydać. No, niecały 1000 mi brakuje do poziomu. Ja... Co do tych znikających ludzi? Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Szajce przewodzi niejaki Dexter i to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. Okej. Okay. Idziemy stąd. Dobra. To powiem wam tak. Co mogę zrobić? A, miałem poszukać atramentu jeszcze. Potem zaniesiemy ten atrament i na koniec tego odcinka sprawdzę, jak wygląda moja reputacja u pana Pablo. Pokaż mi. Czysty spirytus, napój wytrzymałości, pełnia many. Raczej chyba nie ma. Butelka. O kurwa. Pierdolę to. Może u niego w domu będzie. Czego tutaj szukasz? Odejdź się stąd! Hej, wynoś się! Czego tu szukasz? Idź sobie! Pierdziele to. Musiałbym nauczyć się skradać. Powinienem w końcu nauczyć się skradać, szczerze. No, powinienem. Opierprzy mam ochotę, bo może ma 200 za atrament. 200 za atrament. No ludzie. Dajcie spokój. Nie przesadzacie trochę? Dobra, ale zapytam się ogólnie też Pablo, jak tam wygląda sprawa. A jest tu. Co ciebie нужно? Что говорят обо мне в городе? Ну давай посмотрим. Кузнец Карл довольно лестно отзывается о тебе. Уж не знаю, с чего бы это вдруг, но факт остается фактом. Ты помог Гарвилу с постройкой его лодки. По мне, так он сумасшедший, но все-таки помощь есть помощь. Лемар, не думал, что ты сможешь произвести на него впечатление, но, по всей видимости, он считает тебя довольно толковым парнем. Это очень важно, поскольку к его голосу прислушиваются практически все в этом городе. В общем и целом, хорошо. Но еще мало для того, чтобы произвести. Попробуй пообщаться с... Уверен, что ты еще сможешь... Постараюсь. Еще муша. Dobra, Bartek powinien być tutaj. Siedzi, nie poluje, pije ciągle. Nauczy mnie krasce. Хорошо. 250 штук złota. Научиться правильно распределять свой вес. Для этого согни ноги в коленях и старайся всегда опускать ногу на пятку. Вся нагрузка должна приходиться на опорную ногу, пока другая нога не будет твердо стоять на земле. Так. Wiecie co, może спробуємо то зробити в тим, як буде в гільдії злодіїв, а не тутай. Потрібно Матілле забити до того.
No bo tutaj 250 golda płacę, no to nie jest mało, to jest praktycznie całe nasze pieniądze są. Ten atrament to wolałbym ukraść niż płacić za to. Chwila, on jest gdzieś w szafce czy coś takiego? Strażnik miejski się jeszcze patrzy na mnie. Nie masz tu nic do roboty. Czego tutaj szukasz? Wynoś się stąd! Hej, wynoś się! Dobra, kończę ten odcinek. Cześć.